Witajcie. Pozdrawiamy wszystkich Polaków z Ościsłowa pod Ciechanowem, gdzie spałem dzisiaj na działce u pani Ireny i u pana Jerzego. Bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie. Oby więcej takich Polaków. Musimy się jednoczyć, bo wiemy, jaka jest sytuacja. Zawsze było ciężko, a teraz jest szczególnie ciężko. Co państwo sądzicie? Mamy szansę się zjednoczyć? No chyba musimy, tak. Musimy, bo inaczej będzie źle. Się jednoczyć, tak. Będzie źle. Dziękuję jeszcze raz. To miłe słowa. Trzeba mieć nadzieję. Nadzieja umiera ostatnia. Mam nadzieję, że w ogóle ona nie umrze, tylko rzeczywiście powstaniemy. Wszystkiego dobrego. Niech dobro wraca do dobrych ludzi. Do telewizji niech pana by tam nie puszcza. Nie, do telewizji to nie, bo telewizja nie jest warta puszczania czegokolwiek. Tak. Dziękuję. To pójdzie tylko do internetu. Do widzenia. Dziękuję.